Jedna osoba nie żyje, jedna trafiła do szpitala. To bilans wypadku, do jakiego doszło pod Świebolicami na trasie Wałbrzych-Świdnica. Na drodze występują utrudnienia, jest częściowo zablokowana. Do wypadku doszło około 8.20 przy wyjeździe ze Świebolic na drogę K25 relacji Wałbrzych-Świdnica. Jak informuje Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji, zderzyły się trzy samochody: Renault Clio, Fiat Doblo i Volkswagen Polo. Kierowca Fiata zginął na miejscu. Kobieta, która prowadziła Renault, została przewieziona do szpitala. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Na miejscu jest policja i prokurator. Droga jest częściowo zablokowana.